Cześć wszystkim, witam Was w pierwszym materiale na moim kanale. Powiedzmy sobie kilka słów ogólnie o całym kanale. Znajdziecie tutaj informacje na temat wykorzystania silnika Unreal Engine do robienia animacji, cinematików, level designu, czyli w zasadzie do opowiadania własnych historii animowanych, krótkich bądź długich programie Anil Engine. Nie będziemy się tutaj skupiać na aspekcie tworzenia gier komputerowych przynajmniej teraz. Nie wykluczam, że nie wiem za rok czasu, pół roku czasu, półtorej roku czasu takie materiały mogą się tutaj pojawić. Ale na ten moment, jeżeli tego szukacie, no to yy, no niestety, ale nie znajdziecie takich materiałów na moim kanale. Dobrze, teraz wróćmy do tematu tego materiału. Albo dodam jeszcze jedną rzecz. Chciałbym, żeby wiedza, która będzie zawarta na moim kanale, była jak najbardziej kompleksowa. Co mam na myśli? Na myśli mam to, żeby totalny laik... Dosłownie osoba, która po raz pierwszy odpala Anila Engina, znalazła tutaj dużą dawkę informacji dla siebie, żeby mogła się czegoś z tego z mojego kanału nauczyć, ale chciałbym też, żeby osoby po drugiej skali barykady, czyli osoby bardziej zaawansowane, również znalazły tutaj wartościowe informacje. Dlatego postanowiłem nie omijać totalnych podstaw i nagrać dzisiejszy materiał, który omówi dosłownie totalne podstawy programu. Czyli zaczniemy sobie od tworzenia nowego projektu, omówimy sobie wszystkie okienka, które tam wyświetlają się może nie wszystkie, no najważniejsze, powiedzmy tak, najważniejsze omówimy je sobie, omówimy podstawowe poruszanie dobrze, gdy odpalicie sobie Unreal'a, wyświetli Wam się takie okienko recent projects, no to macie ostatnie projekty które sobie zrobiliście, nad którymi pracowaliście tutaj macie projekty związane z robieniem gier komputerowych, jak już mówiłem nie będziemy sobie tego omawiać nas interesuje najbardziej film, video and live events. Macie tutaj kilka opcji: Blank Virtual Production, DMX, In Camera and Display. Skupmy się na Blanku. To jest pusta scena. Będziemy sobie ją zaraz otwierać. I teraz macie tutaj dwie opcje do znaczenia: Starter Content. Ja go nie chcę, ale możecie sobie kliknąć, zobaczyć, co dodaje. Po prostu jest tu startowa plansza, startowy level zrobiony przez twórców silnika. Macie tam jakieś dodane światła. Podstawowe rzeczy. Może się to komuś przydać. Ja wolę startować z totalnie pustego poziomu. Ray Tracing Polecam zaznaczyć. Oczywiście, do, jakby żeby, działało, żeby to działało, musicie mieć kartę, z serii, kartę graficzną z serii RTX. Także jeżeli posiadacie, zaznaczamy. Jeżeli nie, nie zaznaczamy. Dobra, tutaj możecie nazwać swój projekt, a tutaj mamy link do ścieżki, gdzie wasz projekt się zapisze. Także jeżeli chcecie tutaj to zmodyfikować, możecie za pomocą tej ikonki zmienić sobie miejsce, w którym wasz projekt będzie się znajdował. Dobrze, to by było na tyle. Klikamy Create. Teraz projekt się odpala. Musimy chwilę zaczekać. Dobrze, mamy nasz pusty projekt. Tak to dokładnie wygląda. Macie jakąś tam podstawową podstawowy prostokąt, który robi tutaj za nazwijmy to podłogę, jakieś tutaj światła, efekty, ale to będziemy sobie omawiać dalej. Zacznijmy najpierw od podstawowego okna, które widzicie i jest w zasadzie największe, najbardziej skupia waszą uwagę, czyli viewportu. Viewport to jest właśnie to okienko, w którym wyświetla się, renderuje w czasie rzeczywistym pogląd na Waszą scenę. Omówmy sobie podstawowe poruszanie. Wciskając prawie przycisk myszy możecie poruszać kamerą w lewo bądź w prawo, góra, dół. Dodatkowo, Steel Engine to silnik growy, dlatego posiada opcję poruszania się za pomocą klawiszy WASD. Czyli trzymając prawie przycisk myszy i wciskając W idziemy do przodu. Wciskając S idziemy do tyłu. Wciskając A lewo, D prawo. Skrótem klawiszowym jest skrót E i Q, który pozwala Wam się poruszać w górę bądź w dół. Teraz tak. Macie pewnie, a co z prędkością poruszania? Jak widzicie tutaj w prawym górnym rogu macie ikonkę kamery, kamera speed i to właśnie ona odpowiada za prędkość poruszania się Waszej kamery. Możecie ją sobie tutaj... Dowolnie modyfikować za pomocą tego suwaka bądź wpisując tutaj wartość, jednak nie polecam tego robić w ten sposób, gdyż, każę Wam, poruszacie się i chcecie zmienić prędkość, no to musicie zatrzymać się, kliknąć tutaj, zmienić prędkość i ustawiliście na 8, okazuje się, że jest za szybko, bo no bo nie mogliście tego zweryfikować, więc musicie teraz znowu tam szukać kolejnej tej. Dlatego podam, dam Wam takiego trika szybkiego. Ciskając prawy przycisk myszy i kręcąc kółkiem od, od myszki do góry, bądź w dół, zwiększacie, bądź zmniejszacie prędkość waszej kamery. I fajne jest to właśnie, że możecie to robić w taki sposób w locie. Czyli no nie wiem, lecicie sobie teraz troszeczkę za szybko. Lecicie sobie tutaj o. Stwierdzacie, że nie wiem, że macie coś po drugiej stronie planszy, chcecie do niej dolecieć, no to możecie przyspieszyć sobie. Yy, kamerę, nie mieszkę. Jesteście tutaj bliżej, no to możecie sobie szybko zmniejszyć, i macie większą precyzję, możecie pracować z większym przybliżeniem, z większą precyzją. Także wciskamy prawie przycisk myszy i myszką góra, dół, zwiększamy, zmniejszamy prędkość. Dobrze. Na owe poruszanie się mamy, albo nie, jeszcze dodam wam jeden jeden przykład. Wciskając kolkę kółko od myszki, możecie poruszać się po osiach góra dół i Lewo, prawo, również za pomocą myszki. Dobra, podstawowe poruszanie się mamy już za sobą, dlatego omówmy dalsze tutaj aspekty naszego viewportu. Po lewej stronie mamy takie małe hamburger menu, klikamy w nie sobie, teraz pojawia nam się kilka innych opcji. Mamy tak, realtime. Opcja odpowiada za renderowanie, co widzicie w waszym viewporcie w czasie rzeczywistym. Czyli zaleca się, żeby real time był włączony, bo cała magia Unreal polega na tym, że możecie właśnie pracować w tym czasie rzeczywistym. Ale jeżeli macie problemy sprzętowe albo wasza scena już nabrała takich rozmiarów, a aspekt pracy aktualnie robicie nie wymaga tu rzeczywistego, to możecie to wyłączyć, żeby zyskać na wydajności. O FPS. No to prosta opcja. Tutaj włączacie sobie, pojawiają się wasze licznik waszych klatek na sekundę. Dodatkowo możecie sobie tutaj za pomocą stats odpalić masę innych statystyk, ale no to już jest bardziej zaawansowana część silnika. Będziecie tego potrzebować, będziecie na tyle zaawansowani, no to sami będziecie wiedzieli co chcecie włączyć. Zresztą to też będziemy sobie omawiali w jakichś późniejszych materiałach. Możecie włączać lub wyłączać toolbar za pomocą tutaj opcji show toolbar. Toolbar to jest, no dobra, pokliknę wam, pokażę. Toolbar, to są tutaj te ikonki ja polecam mieć je włączone raczej nie, no nie, nie przeszkadzają przynajmniej mi one także no nie, no jeżeli ktoś chce to może sobie wyłączyć Point Of view czyli kąt widzenia naszej kamery również tutaj możecie sobie zmienić no, przepraszam Farview Plane. Co to robi? Farview Plane odpowiada za rysowanie obiektów, które znajdują się w dalekim dystansie od Was. Czyli no teraz nie mamy tutaj nic, więc nie widzicie tutaj nic, ale jeżeli mielibyśmy tu jakieś ladzkie, jakieś góry, inne rzeczy, no to ta opcja odpowiadałaby za wyświetlanie ich. Ustawienie jej na zero sprawia, że mamy nieskończony dystans rysowania tych obiektów, czyli one nigdy nie będą zanikały. Gdy zaczniecie kręcić sobie tym suwakiem, no to ten dystans będzie już ustawiany przez Was. Czyli na przykład ustawimy go sobie tam na jakąś wartość i już te obiekty nie będą się w nieskończoność rysowały, tylko zaczną w pewnym momencie zanikać. Co jak już się pewnie domyślacie, no, ma wpływ na Waszą wydajność, Waszego komputera, więc możecie tutaj zyskać dodatkowe klatki. W szczególności, że no nie potrzebujecie widzieć wszystkich obiektów na całej mapie przez cały czas. Możecie sobie je włączyć poglądowo, no ale jak pracujecie nad czymś małym, no to możecie to zmniejszyć, żeby aż tak nie obciążało to waszego komputera. Kolejna opcja: Screen Percentage. To jest dosyć ważne. Jakby domyślnie tutaj jest wszystko powłączane, ale możecie sobie kliknąć tutaj opcję Custom Override. I teraz co to robi? To ustawia jakby opcję skalowania waszego viewportu. Czyli jak mam tu teraz ustawione 85%, czyli mam jakby wyświetlanie tutaj w moim viewporcie. Podgląd mojego viewportu jest renderowany w 85% jakby natywnej rozdzielczości. Więc, jeżeli chcecie na przykład zobaczyć sobie, jak wyglądałby wasz render w wyższej rozdzielczości, możecie sobie przeskalować to tutaj do 200%. Oczywiście to będzie miało ogromny wpływ na Waszą wydajność, także no jakbym tutaj miał jakąś dużą scenę z dużą ilością obiektów, no to pewnie straciłbym ogromną ilość klatek. Potrzebny jest mocarny PC, żeby, żeby tutaj działać na takich wartościach, ale podgląd sobie możecie zrobić. W szczególności, że gdy zaczniecie, nie wiem, nakładać jakąś dużą ilość świateł, gdzie duża ilość obiektów, to w waszym viewporcie mogą pojawić się, nie wiem, jakieś artefakty, jakieś migające obiekty. I niekoniecznie będzie to związane ze złym ustawieniem, po prostu złym ustawieniem silnika, tylko może być to spowodowane tym, że wasz viewport jest ustawiony w zbyt niskiej rozdzielczości, i dlatego to tak się renderuje, więc. Zwiększacie sobie wtedy ten screen percentage do 200 i sprawdzacie, czy problem nadal występuje. Jeżeli tak, no to znaczy, że prawdopodobnie nie jest to związane z zbyt niską rozdzielczością rendera, tylko musicie spróbować naprawić swój problem, bo wasz render po prostu będzie tak wyglądał, jeżeli nie dojdziecie, co powoduje artefakty. Ale jeżeli po zwiększeniu tego artefakty znikną, no to znaczy, że problemu nie ma i możecie spokojnie dalej nad tym pracować. Dobra, na razie sobie to wyłączę. Kolejne rzeczy. Allow Cinematic Control. Na razie tego nie będziemy omawiać. To w innych materiałach późniejszych. Co bym chciał jeszcze omówić z tych tutaj dostępnych opcji? Na pewno Game View, jak widzicie, skrót klawiszowy G. Game View sprawia, że wszystkie ikony związane z ustawianiem rzeczy w silniku po prostu znikają i macie taki pogląd jakby właśnie z gry, czyli jakby to wyglądało, jakby czysta już animacja, tak, taki pogląd, że tak powiem... Produktu O, bez wyskakujących żadnych ikonek i innych tego typu rzeczy. Także skrót klawiszowy G, dosyć ważne, warto zapamiętać. Można to również włączyć lub wyłączyć tutaj w tym miejscu. Kolejny podpunkt Immersive Mode. No to jest po prostu full screen skrót klawiszowy F11. Myślę, że nie trzeba więcej dodawać allow-camera-shakes pominiemy, bookmarki pominiemy, create-camera-here na razie pominiemy high-resolution-screenshot możecie sobie po prostu zrobić screenshota waszego viewportu w wysokiej rozdzielczości jak widzicie screen-size-multiplier, czyli tutaj po prostu ustawiając go na 1 rozdzielczość natywną możecie ją przeskalowywać aż do 10-krotnej rozdzielczości USE DATA and time, spa AND TIME STAMP AS IMAGE NAME czyli e, używa daty i kodu czasowego e, jako nazwy waszego pliku możecie sobie to zaznaczyć e, tutaj jakieś opcje bufera e, opcja e, depth maski e, bardziej zaawansowane rzeczy klikacie CAPTURE dostajecie screenshota fajna sprawa i ostatnia rzecz e, którą chciałbym omówić z tego menu no to są layouty to jest bardzo fajna sprawa. Możecie sobie na przykład. Obecnie mamy One Pane, ale na przykład chcemy sobie ustawić Two Pane. I teraz tak po prawej mam widok w czasie rzeczywistym mojego głównego okna, ale w drugim mogę sobie ustawić już za pomocą drugiej ikonki. Widzicie, tutaj mam Perspektyw, czyli tą pierwszą opcję. A tutaj mam Top. I teraz widzę całą swoją scenę. Z planu górnego. I mogę sobie ustawić z planu bocznego, z planu, znaczy z planu dolnego, z planu z lewej strony, z prawej strony, od frontu, od tyłu. I kolejna fajna rzecz, gdy jesteście właśnie w tym trybie ortograficznym, używając kółka od myszki, wciskając je i przeciągając, możecie sobie mierzyć. To jest w, w podane w centymetrach. To też można, jakby miarę, można zmieniać w, w ustawieniach samego silnika. E, możecie sobie mierzyć po prostu e, wielkość waszych obiektów. Mówiliśmy sobie, czekajcie, tylko sobie wrócę do, do layoutów. No jak widzicie, tych layoutów tutaj jest więcej. Możecie sobie to dowolnie ustawiać. Dobra. E, tutaj omówiliśmy sobie już wszystko. Działa tak samo, jak Wam pokazywałem, tylko że teraz macie w jednym okienku po prostu to wszystko. Wróćmy do perspektywu. Mamy co jeszcze? Default Viewport i Cinematic Viewport. Cinematic Viewport, pokażę Wam jak to wygląda, ale to też będziemy omawiać w późniejszych materiałach na temat Sequencera. Po prostu macie widok, jakby z kamery kinowej, i to pozwala Wam ustawić. Dodatkowe opcje z tym związane. Dobra, trzecia ikonka. Jest to tak zwany ViewMod i teraz jesteśmy w opcji Lit, czyli opcji, która renderuje scenę za pomocą trybutów światła, które ustawiliście. Czyli to jest po prostu normalny render w czasie rzeczywistym. Lit pokazuje waszą scenę bez renderowania światła. Kolejna sprawa, gdy też macie problem z wydajnością. A druga sprawa, gdy nie wiem, na przykład ustawiacie obiekty i na razie nie chcecie skupiać się na tym, jak działa światło, jak padają cienie, chcecie po prostu porozmieszczać je w scenie, można używać tej opcji Airframe. No to jest ciekawy widok, bo pokazuje wam e, poligony i ogólnie mesze, e, obiekty w waszej scenie. Obecnie no, nie mamy tego zbyt wiele, dlatego macie tylko tutaj o. Naszą, nasz, nasz główny plane, naszą podłogę. Ogólnie jest to bardzo ważny widok, którego będziemy używać bardziej przy modelowaniu i w późniejszych materiałach. Kolejna opcja no to ustawienie światła. Tutaj macie detail lightning, czyli szczegółowe światło. Lightning on, to jest tam bodajże bez. Nie wyświetla tekstur. Tak, dokładnie. Refleksje świetlne kolizje i tego, jak jakby fizycznie reagują obiekty na siebie i na gracza. tym też nagram osobny materiał, ale Path Tracing to jest inna forma renderu. Jakby to bardzo szczegółowy i zasobochłonny chłonny renderowania, bo śledzi każdą wiązkę światła i każde odbicie się tej wiązki światła w czasie rzeczywistym właśnie. Bo pożera zasoby, ale daje naprawdę czyste i wysokiej jakości rendery. Ma też swoje minusy, ale no to będziemy omawiać sobie w filmie już związany z path tracingiem. Macie jeszcze tutaj masę innych opcji wizualizacji, to już są bardziej zaawansowane rzeczy. Co jeszcze bym chciał pokazać, ale w sumie no to na nightów tu nie mamy. Dobra, odpuśćmy to sobie, nie chcę Wam za bardzo namieszać w głowie. Materiał o na nightach pewno będzie, dam sobie to Poruszymy. Ci jeszcze tutaj opcje pozycji, Obecnie jest ustawiony Game Settings, czyli on ciągnie, jakby ustawienia z silnika, które macie ustawione w opcjach, nie wiem, bodaj, bodajże projektu albo w ogóle całego silnika. Nie powiem wam tego teraz, no ale po prostu bierze ustawienia, które są domyślnie ustawione. Ale możecie to wyłączyć i teraz za pomocą suwaka, Taka, czekajcie, dam sobie lit. Za pomocą suwaka możecie sobie zmieniać ręcznie ekspozycję. Fajne jest to, że w momencie, gdy macie teraz game settings, to ta ekspozycja jest ustawiona y, automatycznie i jest ona. Nie jest ona jakby stała. Czyli jeżeli byśmy teraz wjechali do jakiegoś ciemnego miejsca, albo tutaj bardziej bliżej, to y, pozycja będzie się zmieniać. To tak, tak samo działa, jak wasze oko, gdy wchodzicie, nie wiem, do w ciemne miejsca, a później wychodzicie z ciemnego miejsca do bardzo jasnego miejsca, no to jesteście tacy oślepieni. To tutaj będziecie mieli ten sam efekt. Omówione. O, no to opcje po prostu wyświetlania możecie sobie włączać bądź wyłączać żadne rzeczy, które będą Wam się pojawiać w viewporcie. Na początek myślę, że nie warto też się tutaj za bardzo zagłębiać. Chcę zostawić to po prostu do, domyślnie, tak jak jest. Myślę, że viewport mamy omówiony, więc zacznijmy sobie od omawiania kolejnych okienek. Następnie się jeszcze. Tutaj mamy kolejne ikonki, które możemy dalej omawiać, ale do nich sobie zaraz wrócimy. Także proszę się nie martwić. I lecimy dalej. Kolejną opcją, którą tu widzicie jest Outliner. Outliner to bardzo ważne okno. Nie wiem, niektórzy z Was, którzy są zaznajomieni z innymi programami tego typu, na przykład, nie wiem, Photoshopem, czy no, akurat na Photoshop nie jest programem tego typu, ale no podajmy na przykład, bo jest to dosyć znany program, tam macie e, warstwy. To można przyrównać jakby do takich warstw, bo w Outlinerze znajdują się po prostu wszystkie obiekty, które znajdują się w Waszej scenie. Czyli obecnie mamy tutaj floor. O, to jest nasz floor, kliknąłem, podświetlił się. kolejny Light Source. Mamy tutaj o nasze jakieś tam źródło światła. Jak widzicie, każdy ten obiekt, który się tu znajduje, jest sadzony w naszym outlinerze. I dodatkowo, pokajcie sobie go rozszerzę. Tutaj macie item Label, czyli nazwa e, obiektu, oraz e, typ obiektu. Macie tutaj atmospheric Fog, Static Mesh. Instance, Foliage, Directional Light, player Start Różne typy obiektów I za pomocą Kijenek, czekajcie, bo się nigdy nie bawiłem On to po prostu podnosi Dobra, ale za pomocą oczka Możecie sobie tutaj po prostu Nie wiem, klikacie floor, oczko Zostaje obiekt ukryty Możecie sobie tworzyć Klikając prawie przycisk myszy W linerze, możecie tworzyć foldery To no, no, Zalecam wam tworzyć foldery, gdyż Obecnie tutaj mamy tylko mało tych obiektów, ale gdy zaczniecie pracować z Andrillem, zobaczycie, że Wasze sceny bardzo szybko mogą nabrać gargantuicznych rozmiarów, rozrosnąć się do, nie wiem, setek tysięcy obiektów. Tego, panie, o porządek tutaj po prostu w tym outlinerze jest bardzo ważne, bo po prostu nie będziecie w stanie znaleźć kogoś, poszukacie czego szukacie tutaj. Tego polecam korzystać z folderów i od razu sobie katalogować to wszystko Ale to też zobaczycie w późniejszych materiałach, mój workflow, więc będziecie mogli sobie tutaj Zaczerpnąć troszeczkę inspiracji do tego, jak to dokładnie robić Jeszcze panel szukania i macie tutaj filtry również, możecie wybierać na przykład, nie wiem, instance, nakład żadnego nie wiem, blueprint jakiś tutaj mam, o Więc kataloguję wam tylko blueprinty, więc też ułatwia to przeszukiwanie Tutaj tego outlinera Niżej Mamy kolejny panel, panel szczegółów. Widzicie, na razie tutaj nic nie mam. W panelu szczegółów wyświetlają się szczegóły obiektu, który sobie zaznaczycie. Widzicie, zaznaczyłem sobie podłogę. To jest Static Mesh Component i mam tutaj opcje, możemy sobie je segregować po jakichś tam tagach. Obecnie mam ustawione All, czyli wszystkie opcje i macie tutaj wszystkie możliwe opcje związane z tym obiektem. Jest tego naprawdę masa. Na razie nie będziemy sobie tego omawiać. Chciałbym po prostu, żebyście wiedzieli, że jeżeli szukacie ustawień danego obiektu, to znajdziecie je tutaj. Możecie czuć się przytłoczeni, bo naprawdę jest tego masa, ale uwierzcie mi, gdy zaczniecie pracować z silnikiem, będziecie poznawać to małymi kroczkami, bo jakby te pudle w waszej głowie zaczną się powoli układać i będziecie rozumieć coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, co do czego służy. Panel detali mamy mniej więcej omówiony. Jako jeszcze dodam, macie tutaj też opcję szukania. Jeżeli szukacie jakiejś tam konkretnej opcji, wiecie dokładnie czego szukacie. Możecie tutaj sobie wpisać, żeby nie trzeba było tego wszystkiego przewijać i przeglądać. Trzecim, również ważnym oknem jest tak zwany Content Drawer. Tutaj macie w lewym dolnym rogu taką ikonkę. Klikacie sobie. Można to też włączyć skrótem klawiszowym, bodajże. Control spacia, tak dokładnie. Będziecie sobie to włączać, włączać, ale ja polecam to włączyć. Po prawej stronie macie opcję Duck in Layout. Sobie to, to, to klikniecie, zabierze wam to przestrzeń ekranową, zmniejszy wam się viewport, ale macie to zadokowane na dole ekranu i po prostu nie będzie wam to znikało. Tutaj, macie jak widzicie projekt, macie wszystkie pliki, które zawiera wasz projekt. Będzie się dodawać kolejne rzeczy do projektu, one będą właśnie się pojawiać tutaj. Stąd również będziecie przeciągać kolejne obiekty prosto na scenę, i wtedy one będą się pojawiać w waszym viewporcie oraz w outlinerze. I tutaj opcję add. I stąd możecie dodawać masę, dosłownie masę. No wszystko możecie stąd dodawać, jeszcze jest druga opcja możecie dodawać to z ikonki tutaj u góry, jak wolicie. Nie ma to totalnie żadnej różnicy, ja się bo zastanawiam się, czy wam coś pokazać z tym, ale myślę, że nie. Chciałbym, żeby w tym materiale było tylko po prostu pokrótce omówione. To był tylko taki wstęp do całości. Bo i tak każdy z tych modułów będziemy sobie omawiać w przyszłych materiałach i będę wam pokazywał dokładnie krok po kroku, jak tworzyć podstawowe sceny, jak z tym dokładnie działać. Idźmy do podstawowych modułów. Podstawowe moduły macie tutaj u góry. Obecnie, jak widzicie, jesteśmy w Selection Mode, i Selection Mode ma to do siebie, że jest modułem służącym właśnie do zaznaczania obiektów. Czyli, klikając na dany obiekt, możecie go zaznaczyć, możecie tutaj pozmieniać jego opcje sobie, i również możecie używać tutaj tych ikon, które macie u góry po prawej stronie. I teraz, tak, mamy pierwszą ikonkę, czyli po prostu zwykłą ikonkę od zaznaczania. Po prostu zaznaczamy obiekty. Ale klikając sobie, i to skrót tego jest Q. Klikając sobie drugą y, ikonkę, skrótkawiszowy klawiszowy W, możemy klikając dany obiekt, poruszać nim w tych trzech osiach, które tutaj widzicie, czyli oś zielona, oś czerwona i oś niebieska. Jak widzicie po prawej stronie w opcji Details. Gdy ruszam tutaj tym obiektem, jego lokacja zmienia się również w tych samych osiach. Też macie kolorki tutaj. Także bardzo łatwo jest to ze sobą połączyć i możecie robić to równie dobrze właśnie za pomocą tych wartości, nie używając tych słaków. Jak komu wygodnie, myślę, że ja korzystam z obu tych opcji, w zależności od danego zastosowania danego przykładu, sami dojdziecie, kiedy lepiej używać suwaków, a kiedy lepiej używać wartości tutaj po prawej stronie w szczegółach. Inną opcją jest trzecia ikonka, rotacja, skrót klawiszowy E. I teraz jak widzicie nasz tutaj, nasze gizmo się zmieniło. I bieska oś rotujemy w tę stronę, czerwona oś rotujemy w tę stronę i zielona oś rotujemy w tę stronę. I tak samo jak w poprzednim przypadku możemy to robić za pomocą suwaków. Tutaj ta ikonka resetuje wartość do wartości domyślnych. To też jest ważne, że warto wiedzieć. Ostatnia ikonka, skrót klawiszowy R, pozwala Wam skalować obiekt w tych osiach. Czyli na przykład czerwona o, rozszerzamy w tę stronę, zielona rozszerzamy w tę stronę, niebieska rozszerzamy w tę stronę. I również używamy opcji Scale'a za pomocą tych oto tu wartości, możemy wrócić do wartości podstawowej klikając tą ikonę. I tutaj przy, akurat przy skali, warto dodać, że tutaj taką kłódkę, klikając ją, obiekt będzie się skalował równomiernie we wszystkie strony, także nie będzie on zdeformowany, że tak powiem. Więc jeżeli zależy Wam na rzeszeniu obiektu, ale żeby on zachował naturalne proporcje. No to musicie kliknąć tutaj kółdeczkę. Kolejną ikonką jest ikonka transformacji, właśnie koordynatów gizmo. Czyli chodzi tutaj o to, czego odnosić ma się właśnie orientacja waszego obiektu. Gdy, gdy macie tutaj ikonkę takiego globu, no to korzystacie z koordynatów, jakby odnośnie całego w światach, w którym się znajdujecie. Jak widzicie, właśnie osi odpowiada osi tutaj. Świata. Ale jak zmienicie sobie tą ikonkę, no obecnie to się nic nie zmieniło, no bo ale na przykład poka pokażę wam. Przerotujmy sobie to. I teraz widzicie dalej, oś, oś dalej się nie zmieniła, nie. Yy, dalej jest w perspektywie do świata. Ale jak klikniemy sobie teraz tak, to oś przestała być w perspektywie do świata i stała, zmieniła się na perspektywę obiektu tego konkretnego. To używacie. Też używa się naprzemiennie, także dojdziecie do tego kiedy. Zresztą już pewnie domyślacie się, kiedy warto używać opcji, a kiedy warto używać tej opcji. Macie opcję y, snappingu, czyli y, go magnesu do szchni. To wam pokażę też kiedy indziej. Kolejna ikonka macie ikonkę. Czekajcie, tylko sobie zresetuję no, do tych ustawień. Y, kolejna opcja to macie opcję y, gridu, kopowanie do. Właśnie macie, jak widzicie na dole macie linie siatki Włączenie tej opcji sprawia, że Nie wiem czy widzicie, że ten obiekt tak Lekko przeskakuje Bo właśnie Snapuje do siatki Jest ustawiony, gdy go wyłączę Obiekt będzie w pełni Płynnie się poruszał Będę miał nad nim pełną kontrolę A gdy włączę yy, Konkę Będzie on Może jak przybliżę będziecie lepiej widzieć Tutaj, to nie działa, będzie on jakby przywierał do tych kolejnych tych racików, do gridu. I to jest zwiększać lub zmniejszać skalę. Czyli jak na przykład ustawię 100, no to jak widzicie, on będzie przeskakiwał jeszcze bardziej, bo będzie przeskakiwał o 100 cm. Jak ustawię 500, będzie przeskakiwał o 500. Analogicznie kolejne rąki działają w ten sam sposób, dają za snapping, ale tutaj odpowiadają za snapping w rotacji. Co jest ważne, bo macie jak widzicie, chcecie, nie wiem, coś obkręcić o 90 stopni. To możecie to zrobić w łatwy, łatwy sposób, właśnie używając tego snappingu o 10 stopni. Bądź tam zmieniać go sobie, jak chcecie też macie tutaj masę, jak widzicie, różnych opcji. A jak wyłączycie, no to macie również bardziej płynny. Płynny, płynną, większą kontrolę nad obiektem, ale no, ciężej może Wam być, na przykład, na no konkretnie te 90 stopni, no to jak widzicie, już będzie ciężej to, to trafić. Obiekt nie chce aż tak współpracować. Także polecam. Stać z tego po prostu na przyjemnie, według potrzeb. Tutaj mamy opcję gridu, ale w skalowaniu, tak? Czyli dokładnie to samo. Jak skalujemy, on też skacze. Jak to wyłączymy, mamy. Pełni płynne powiększanie tego obiektu. Przy Selection Mode mamy omówiony. Idźmy do drugiego modułu, modułu Landscapeu. Kliknijmy sobie. Za co odpowiada moduł landscape'u? Moduł landscape'u odpowiada właśnie za tworzenie landscape'ów, czyli dużych plenów. Jak to się tłumaczy Landscape na polskie krajobraz? Coś w tym stylu właśnie takich krajobrazów. Mamy teraz tutaj tworzenie nowego landscape'u. Ważne, żeby rotacja była wyzerowana, bo później mogą się dziać dziwne rzeczy, na przykład byście chcieli dodawać jakieś tam wodę czy inne obiekty, także warto, żeby ta lokacja, rotacja była na zero, gdy to robicie. Będę Wam też tutaj. Jest to materiał dla totalnie zielonych osób, dlatego nie chcę Was też przytłoczyć wiedzą, więc nie będziemy sobie omawiać tutaj każdego paka, Chciałbym tylko, żebyście po prostu wiedzieli, do czego to służy, tak pokrótce. Dobra, no mamy tutaj ustawienie po prostu wielkości tego landscape'u, no i jak ja sobie kliknę create, jak widzicie, stworzyło mi landscape, moją moją planszę, mój krajobraz. I teraz za pomocą tutaj tych wszystkich opcji mogę sobie, jak widzicie, rzeźbić i nadawać mojemu krajobrazowi, krajobrazowi przepraszam polne kształty. W innym materiale, który wrzucę na kanał w przyszłości Omówimy sobie ten moduł bardzo dokładnie Także będziecie wiedzieli Jak od początku do końca stworzyć swój landscape Na razie zostawmy Trzecia opcja, foliage mod Do czego to służy? Dobra, ściągnąłem sobie tutaj jakieś drzewka jak widzicie I teraz tak, no mógłbym dawać te drzewka Po prostu przeciągając je Ciągając je do naszego viewportu, tak jak widzicie, ale no to jest bez sensu, dlatego lepiej używać modułu, właśnie tego foliage, bo możecie sobie tutaj poprzeciągać wasze drzewka, jak widzicie. I teraz za pomocą tego pędzla, brusza, dowolnie malować sobie przestrzeń. I mało tego sobie pozaznaczać bo malowało mi tylko jedno drzewo o widzicie i mało tego mamy tutaj masę innych opcji które ułatwiają bardzo szybkie po prostu tworzenie ładnych landscape'ów ale to tak jak mówię będziemy sobie też omawiać ten, ten moduł w przyszłości bardziej refleksowo Ish Painting, na razie pominiemy sobie tą opcję. Jest to bardziej zaawansowana opcja. Fracture, tak samo, brush editing, tak samo. Opcja animacji, to też jest ważne. Uży, no jak się domyślacie, do animowania. Pokażę Wam w tym projekcie dokładnie, jak się obsługuje. Jest to bardziej zaawansowana rzecz, i przed tym trzeba omówić sequencer, który jest bardzo mocno powiązany z tym modułem. Ale spokojnie, nie martwcie się. Jak już mówiłem wcześniej, do tego również będzie osobny materiał. Obecnie nie widzicie jeszcze ostatniego modułu, który możecie sobie włączyć, gdy klikniecie sobie opcję edycji, i macie tutaj opcję plugins. I opcja plugins sprawia, że odpala wam się takie okienko, i tutaj macie masę pluginów, które możecie sobie włączać bądź wyłączać w Unrealu. I to też jest warto, warto, żebyście to wiedzieli, bo możecie na przykład oglądać materiały na YouTube, w których coś, ktoś pokazuje i po prostu u niego jakaś opcja bądź okienko jest, a wy tego szukacie, klikacie tam, gdzie on klikał, żeby to włączyć, a u was tego nie ma. Więc najprawdopodobniej w takim wypadku po prostu on ma włączony jakiś plugin, którego wy nie macie. I na przykład klikając sobie Modeling Tool Editor Mode, zaznaczając, tylko tutaj musicie. Zrestartować cały silnik, a ja tego teraz nie będę robił. Gdy to włączycie, pojawi Wam się tutaj kolejna opcja, właśnie Modeling Tool, która odpowiada za modelowanie obiektów bezpośrednio w Unrealu. Nie, 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 będzie, nie musicie tego robić w jakichś zewnętrznych programach innych DCC. Chociaż w to w Unreal w tym momencie jeszcze nie jest aż tak rozwinięte, ale patrząc na ruchy i kroki, jakie podejmuje Epic Games. Starają się zrobić z Unreala po prostu kompleksowe narzędzie, w którym będzie można robić wszystko od początku do końca. Po prostu włączycie program, nie będziecie musieli go wyłączać, będziecie mogli stworzyć cały swój projekt w Unrealu. Będziecie mogli sobie tu wymodelować obiekty, później będziecie mogli dodać do tego jakieś inne asety, zrobić landscape, zrobić level, zrobić światła, wszystko złączyć w całość, dodatkowo w sequencerze wszystko. By stworzyć sekwencję na takiej samej zasadzie, jak w innych programach do typu, przykład, nie wiem, Premiere Pro czy DaVinci Resolve, później na końcu to wyrenderować i mieć gotowy produkt. Także spodziewałbym się, że w ciągu następnego roku 2024 Unreal winie te wszystkie opcje, bo w dużej mierze właśnie stawiają obecnie na, na rozwijanie tego silnika właśnie może nawet nie tyle, co. W stronę silnika, który ma tworzyć gry komputerowe, a właśnie rozszerzenie jego, jego działalności na, na animację, na modelowanie i tego typu rzeczy. Co jest jeszcze ważne i co bym chciał z Wami omówić? Pod zakładką Edit macie Edit Preferences. Odpalają Wam się wszystkie opcje, naprawdę jest tego masa całego programu i edit. Project Settings, opcje waszego projektu. Myślę, że by było na tyle. Materiał i tak jest dosyć długi. Myślę, że zawarłem w nim sporo informacji, także dziękuję wszystkim za oglądanie i zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji tego kanału. Jeżeli chcecie się o coś zapytać, macie jakieś pomysły, wnioski, polecam zostawić komentarz. Dzięki, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym materiale.